Dojeżdżamy do góry Nebo. Otóż góra Nebo 835 metrów na poziomie morza, ale ona jest górą z tej drugiej strony, czyli z Doliny Jordanu. Tutaj po prostu jest, kończy się płaskowyż, jest to najwyższe wzniesienie. Po 40-letniej wędrówce Izraelitów przez Pustynię Obiecanej powiedział, że Mojżesz tam nie wejdzie. No, z miejsca, o którym mówi Biblia, że który mówi jako o źródle Mojżesza, to tutaj również Mojżesz swoją laską wydobył wodę. I teraz tak, jesteśmy już na miejscu. Znajdujemy się na górze Nebo w zachodniej Jordanii nad Morzem Martwym, w niewielkiej odległości od Madaby. Z góry Nebo biblijny Mojżesz miał zobaczyć ziemię obiecaną. Dzisiaj na szczycie znajduje się sanktuarium Mojżesza. Oto widok na ziemię obiecaną w Dolinie Jordanu. To jest oliwka posadzona przez papieża Jana Pawła II. Oliwka, drzewko posadzone przez papieża Jana Pawła II. Jak w westernie jeden sen. Hej, mówię sobie, siłę masz i niech przegraj, wygraj, grasz, ale w pokonanie siebie pokonam, więc siebie pokonam, siebie udowodnię, że można lepiej. Pokonam więc siebie, pokonam siebie, udowodnię. Gdy potrafię, jestem skałą, stać jak posąg, to za mało. Wolę ruszyć spozad świat. Hej, nigdy więcej białych. Jesteśmy w zakładzie produkującym wyroby wykonane z mozaiki. Wczoraj był ostatni raz. Teraz widzimy mapę, oryginalną mapę z czasów Jezusa Chrystusa, przedstawiającą tereny Bliskiego Wschodu, wykonaną z mozaiki. Mówię sobie, siłę masz i nie przegraj, wygraj.